Świeccy mają taki sam obowiązek świętości jak inni wierni. Jak biskupi, kapłani, taki sam obowiązek świętości. Mają jednak szczególną misję uświęcania Kościoła od środka. To znaczy muszą uświęcać świat od środka na poziomie struktur doczesnych, stanowisk pracy, na uniwersytecie albo w fabryce, w związkach zawodowych. Tam, gdzie ktoś chce przebywać, jeżeli jest chrześcijaninem, musi być zaczynem. Musi być solą, musi zamieniać swoją pracę, swoją codzienną pracę, pracę w normalnym życiu, obcowanie męża i żony, stosunki rodziców z dziećmi, kontakty przyjaciół, kontakty pracowników i dyrekcji. Wszystko to trzeba zamieniać w modlitwę. Jak? Poprzez staranne wykonanie. Ksiądz Alvaro del Portillo urodził się w 1914 roku. W 1935 poprosił o przyjęcie do dzieła, a 9 lat później został wyświęcony na kapłana. Święcenia biskupy przyjął w 1991 roku. Po śmierci świętego José Marii rzecz naturalną było, został jednogłośnie wybrany jako jego następca i praktycznie odwiedził wszystkie kraje, gdzie Opus Dei pracował, albo gdzie miało rozpocząć pracę, a więc odwiedził te kraje, gdzie praca była bardzo już rozwinięta, a więc kraje Ameryki Łacińskiej, odwiedził Stany Zjednoczone kilka razy, odwiedził kilka krajów w Afryce i później te kraje miały bardzo mocny impuls. Odwiedził kraje w Azji, gdzie dzieło stawiało, można powiedzieć, pierwsze kroki, albo w tych krajach, gdzie już był, Japonia na przykład, gdzie Opus Dei już był od pewnego czasu. W Polsce konkretnie był 4 razy. Pierwszy jego przyjazd do Polski to był w 1979 roku. To była taka podróż, która myślę, że tu był. Jak to powiedzieć, to nie było przygotowane, bo on był w Niemczech i podjął decyzję, że przyjechał tu się modlić. 79 rok to było po wyborze Jana Pawła II. Myślę, że też to było taki jakby coś mocno związane, żeby powiedzieć papieżowi, że był w Polsce i przyjechał tu, żeby się modlić, szczególnie żeby się modlić w Częstochowie. Zresztą tu się spotkał z kardynałem Wyszyńskim. I on opowiadał, albo może jego obecny prałat Opus Dei opowiadał, że pierwsza reakcja kardynała była takie zdziwienie człowieka, który ma mocny charakter, który spytał, co tu robicie. I powiedział, nie, my tu przyjechaliśmy, żeby się modlić. I wtedy natychmiast właśnie kardynał Wyszyński się uśmiechnął. Mieliśmy to szczęście, że ksiądz Alvaro odwiedził Polskę jeszcze 3 razy. W 1991 roku, w czasie Światowych Dni Młodzieży i potem jeszcze raz po ich zakończeniu i ostatnią swoją wizytę złożył w 1993 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią. To był człowiek, którego po prostu nie można zapomnieć. On tak emanował z siebie takim ciepłem, takim dobrem, taką miłością, że człowiek w czasie spotkania z nim po prostu się wzruszał. Otwierał, przyjmował, co on mówi, po prostu tak jakby rozmawiał z takim dobrym ojcem, który dla każdego miał jakieś miłe, ciepłe słowo. Wtedy pamiętam, że na tym spotkaniu, kiedy byliśmy właśnie całą rodziną, ona potem nam się powiększyła, to oczywiście rozmowa była po hiszpańsku, był ksiądz, który nam tłumaczył, żeśmy wtedy średnio jeszcze rozumieli hiszpański, potem to troszkę się poprawiło. Ale to i tak najważniejsze było to, co mówił Don Alvaro i fakt, że mieliśmy okazję z nim porozmawiać, bo po prostu ta atmosfera, która się w czasie tej rozmowy wytworzyła, serdeczność, która była, to są rzeczy, których się nie zapomina, chociaż rozmowa siłą rzeczy trwała kilkanaście minut. I
Kowalski. Rozmowa dotyczyła życia rodzinnego, życia małżeńskiego, pewnych takich rad, wskazówek, które Don Alvaro miał okazję udzielać ze swojego długoletniego doświadczenia kapłańskiego. Każde dziecko, które zsyła Bóg, jest dowodem zaufania do taty i mamy. Dad and mom. Dlaczego? Dlatego, że w chwili, kiedy zostaje poczęte nowe stworzenie, Bóg stwarza duszę. A ta dusza jest nieśmiertelna i jest przeznaczona razem z ciałem po zmartwychwstaniu zmarłych, aby cieszyć się z Bogiem przez całe życie w niebie. Trud wychowania dzieci, żeby były zdolne zdobyć dla siebie niebo, to właśnie ów dowód zaufania, jakie Bóg okazuje mamie i tacie w taki sposób, że powierza im tę duszę, żeby ją kształtowali, aby uzyskać rzeźbę Chrystusa, aby uzyskać rzeźbę prawdziwego chrześcijanina. A zatem musicie wychowywać wasze dzieci tak, żeby były dziećmi waszymi, a równocześnie dziećmi Bożymi. Pamiętam, kiedy Don Alvaro wchodził do pokoju, w którym czekaliśmy na niego, i od pierwszej chwili widziałam, że to wchodzi ojciec. Taki bardzo duży spokój, duża, bardzo wielka serdeczność i taka jakby ciekawość, kogo spotka, z kim będzie rozmawiał. I właściwie od razu nie było żadnej bariery. No bo ja szłam z taką wizją, no dobrze, to jest biskup po prostu, ale kiedy, no dobrze, zwierzchnik prałatury, Opus Dei, no jakiś hierarcha, ale kiedy wszedł, i kiedy spojrzał na nas, to już wiedziałam, że to jest po prostu twarz ojca, to są oczy ojca, które są oczami osoby, która kocha. I po prostu od razu poczułam się kochana. To było takie bardzo, myślę, takie odczucie bardzo, bardzo wyraźne. I potem właśnie, bo cecha ojca, ojcostwo w ogóle opiera się na tym, że osoba jest serdeczna, widać, że kocha kogoś, ale też wymaga. To, co najbardziej utkwiło nam w pamięci, co zostało nam w pamięci, co zresztą później zastosowaliśmy w życiu, to było to, że musimy modlić się, aby nasza miłość rosła. Czyli jedno pytanie, czy Kasiu, czy Waldku, wiesz, jaka jest twoja droga do świętości? Tak, jak ma na imię twoja droga do świętości? Nie bardzo wiedziałem, tak? Więc ona ma na imię Kasia. To jest moja droga do świętości. Moja żona miała potem łatwiej już, bo to samo pytanie poszło w jej kierunku, ona już wiedziała oczywiście wtedy. Tak, więc to była jakby pierwsza rzecz, czyli moją drogą do świętości jest moja żona. Czyli ja nie mogę dojść do nieba sam, bez niej, tylko ta nasza miłość, budowanie więzi, to jest właśnie ta droga, przez którą ja dotrę do nieba i to jest konkret, tak? Konkret moja żona, Kasia, to moja droga do świętości. No i tak staramy się do dzisiaj to realizować. Już tych dróg trochę nam się powiększyło, bo również dołączyły nasze dzieci, które też są jakimiś tam dróżkami dla nas, ścieżkami do świętości. Proszę was na miłość Boga, żebyście poszukiwali Pana, żebyście nie oddalali się od Niego, żebyście byli chrześcijanami w pełnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, żebyście nieśli Chrystusa, aby kiedy ludzie was zobaczą, dostrzegli Boga w waszych oczach, w waszych uczynkach, w waszym uśmiechu, w waszej radości dzieci Bożych. W tym celu należy starać się walczyć, aby poświęcić Panu chwilę każdego dnia. I tak poświęcając Mu chwilę codziennie, trochę modlitwy, różaniec święty, obcowanie z Najświętszą Maryją Panną, stopniowo poznajemy bardziej Pana, zaś poznając Go bardziej, rozmiłowujemy się w Nim jeszcze bardziej. Odnajdujemy Go i odczuwamy do Niego coraz większą miłość, a wówczas jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Miałam zaszczyt, szczęście uczestniczyć w dwóch spotkaniach z błogosławionym Don Alvaro. Jedno to było w roku 93 jesienią w Galerii Porczyńskich, takie duże. I drugie kameralne to było w roku 91 w kwietniu. I to pamiętam, że to był drugi dzień Wielkanocy i miałam trochę wtedy taki dylemat mały, ponieważ właśnie to był drugi dzień Wielkanocy, a ja święta wielkanocne spędzałam u rodziny daleko, daleko, bo w Tomaszowie Lubelskim. I właśnie jedna z osób ze środka namawiała mnie, żebym koniecznie przyjechała do Warszawy na to spotkanie, bo przyjeżdża ojciec Don Alvaro. No i tak, prawdę mówiąc, no tak się zastanawiałam właśnie, że będę musiała zrezygnować z tego spotkania, ale no oczywiście w tej chwili to mi się chce z siebie śmiać tak naprawdę, ale no w każdym razie oczywiście przyjechałam, uczestniczyłam w tym spotkaniu.
które miało miejsce w pierwszym ośrodku dla pań na Pięknej, i kameralne spotkanie. I to, co zapamiętałam, no prawdę mówiąc, tak, pewne rzeczy już zapomniało się, te treści, to było dawno, ale to, co zapamiętałam, to co rozsiewał wokół siebie Don Alvaro, to tak właśnie taki uśmiech, spokój. On był chyba zawsze uśmiechnięty, tak jak pamiętam to naprawdę, że taki spokój. I to, co miał nam do przekazania, to to, że miał dużo do przekazania, ale właśnie, że to było spotkanie z kimś bardzo bliskim. Zwracał się do nas jako ojciec do dzieci. I to, o czym mówił, to wtedy, te 20 czy ponad 20 lat temu, może nie było takie dla nas czasami zrozumiałe, oczywiste, bo na przykład sprawy związane z takimi zjawiskami jak konsumpcjonizm na Zachodzie, no te sprawy, które jeszcze wtedy może tak nas nie dotykały. Pośród tak wielu ludzi umierających z głodu jest wiele osób myślących tylko o swojej wygodzie i o swoim dobrobycie, a resztę mają w nosie. To nie jest po chrześcijańsku. Moje dzieci nie ma innego sposobu, jak tylko żyć, rozszerzając swoje serce, myśląc o wszystkich, miłując wszystkich, umiejąc się poświęcać dla wszystkich. W ten sposób będziemy służyć Panu i w ten sposób rozszerzymy panowanie Chrystusa na cały świat. Jednak trzeba walczyć. Trzeba przezwyciężać samego siebie. Trzeba powiedzieć nie swojemu ja i swoim pragnieniom konsumpcji i dobrej zabawy. Bardzo zachęcał do spowiedzi, i to częstej, także nawet żeby spowiadać się z grzechów powszednich. I mówił dużo o świętości zawodowej w swojej pracy zawodowej. Jestem lekarzem i dla mnie to jest to ważne, że można się jak gdyby modlić poprzez swoją pracę, że nie trzeba przerywać modlitwy, żeby zacząć pracować, tylko można dalej się modlić pracując. I to jest taka może idea, którą Don Alvaro mi przekazał. Zresztą nie tylko z tych osobistych spotkań można czytać teksty, które obaj święci zostawili, i tam jest właśnie ta główna idea, że świętość może dotyczyć życia codziennego, zwyczajnego. Ksiądz Alvaro jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Tak osobiście, codziennie rzeczywiście uciekam się do niego w różnych sprawach. Proszę go o wstawiennictwo, w różnych sprawach materialnych, duchowych, i pomaga. Czytam codziennie jego nauczanie, rozważam. Muszę przyznać, że nie poznałam księdza Alvaro osobiście. Niestety nie miałam tego szczęścia. Ale mieszkając kilka lat w Rzymie, poznałam bardzo dużo osób z różnych krajów świata, które były najbliższymi współpracownikami księdza Alvaro. Pracowały razem z nim albo pracowały w domu, w którym on mieszkał przez długie lata w Rzymie. I można powiedzieć, że poznałam księdza Alvaro właśnie tak pośrednio, patrząc na sposób pracy tych osób, na sposób bycia, na to, co opowiadają właśnie o księdzu Alvaro. I rzeczywiście to, co na mnie zawsze robiło wielkie wrażenie, i myślę, że to jest to, czego się nauczyło od księdza Alvaro, to jest taka ogromna pasja do bycia wiernym. I bycia wiernym w różnych sprawach. Oczywiście bycia wiernym Kościołowi, Panu Bogu, bycia wiernym swojemu powołaniu. Tam, w najgłębszym ukryciu duszy każdego człowieka, przemawia Pan. To przesłanie, które otrzymacie. Jestem pewien, że w taki czy inny sposób Pan przemówi do Was niczym do uszu duszy i poprosi Was o większe oddanie, większe zrozumienie, większą miłość, większy wysiłek, większą walkę, większą hojność i powiedzenie Panu tak. Tę właśnie modlitwę odmawiałem, kiedy wieziono mnie tutaj do Was samochodem, żeby byli hojni i słuchali Boga. Dziś Bóg będzie do Was mówił, a ja powiem Wam słowami Pisma. Dziś. A ten, kto mówi dziś, mówi każdego dnia. Ale jeżeli konkretnie dziś usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie miejcie serc z kamienia, tylko serce z ciała, zdolne bić z miłości do Boga. Don Alvaro w moim osobistym doświadczeniu jest znakomitym patronem trudnych spraw, ponieważ
No, w moim życiu i w mojej działalności zawodowej często spotykam się z różnymi trudnymi sprawami, więc mam codziennie nabożeństwo do błogosławionego Don Alvaro i proszę go o wsparcie w tych działaniach. No, przede wszystkim on budował siedzibę Opus Dei, był odpowiedzialny jeszcze z czasów życia świętego Escrivy za rozwój dzieła, ale też w sensie materialnym. Były duże trudności materialne. I rzeczywiście to trudno prowadzić na przykład dużą budowę, nie mając środków, a jakoś modląc się do świętego Mikołaja z Bari i różnymi innymi sposobami, będąc człowiekiem zawierzenia i modlitwy, skutecznie przeprowadził te budowy i to nie były prowizorki, tylko naprawdę wspaniale zbudowane, zgodne z dewizą świętego Escrivy, że powoli, cegła po cegle, należy budować, ale należy doprowadzić sprawę do końca. Więc Don Alvaro nie tylko jest patronem trudnych spraw, ale też patronem tego, żeby w ogóle sprawy doprowadzać do końca. I też w sprawach zdrowia. No, tak się złożyło, że w naszej rodzinie mieliśmy problemy zdrowotne i po prostu jest niezwykle skutecznym orędownikiem w sprawach zdrowotnych. Bóg, który jest Ojcem, nie zsyła niczego złego na swoje dzieci, kiedy dopuszcza ból albo chorobę. Czyni to z jakiegoś dobrego powodu, żebyśmy się do Niego bardziej zbliżyli, żebyśmy byli bardziej święci. Przez ten ból, przez chorobę Twoich dzieci stałaś się pobożniejsza. Zaczęłaś się modlić jeszcze więcej niż przedtem. A mąż i żona zjednoczyli się jeszcze bardziej. Łączy ich choroba dziecka. Ileż dobrych rzeczy, których nie dostrzegaliśmy, kryją się za tym pełnym miłości wezwaniem Boga, które jest nowym powołaniem do niesienia krzyża. Moja córko, niech Bóg Ci błogosławi. Możesz być pewna, że do niesienia tego krzyża masz wszelkie siły, jakich udziela Ci Bóg, nasz Pan. Uciekaj się do Najświętszej Maryi Panny, stojącej tam u stóp krzyża i z łaską Bożą bądź tak silna jak ona. Czy praca zawodowa, czy praca w domu, bo również jakby mam rodzinę, jedno hasło, gdzieś padło to stwierdzenie, może niedokładnie, ale radosna pracowitość. Znaczy taka radosna pracowitość, to znaczy nie pracuję jak skazaniec, jak ktoś, kto musi od do, zresztą ta praca na uczelni, ona nie ma ani od, ani do, tylko rozlewa się i tak obejmuje wiele jakby no, czasu, ale radosna pracowitość i jakby żeby była ta radość, prawda, to znaczy to ja wiem, dla kogo pracuję, w jakim celu pracuję, tak, mam intencje, kolejne godziny, tak, przy komputerze, czasem tak, coś wychodzi bardzo szybko, czasem trzeba czekać na ten efekt, mozolić się, dobrze, nic nie jest zmarnowane, ta godzina, podczas której nie pojawiły się żadna linijka tekstu, tak, ale pojawiło się być może jakieś dobro, bo ja tę godzinę ofiarowałam w jakiejś intencji, tak? I to nie jest tak, że to może być intencja tak jakaś apostolska właśnie, też tak się to apostolstwo jakby, prawda, dzieje, że tak powiem, że nic się nie marnuje, czy omnia in bonum. Oczywiście ten taki, no dla mnie to jest właśnie w takim klimacie znużenia, narzekania, tak, na szkolnictwo i niższe, i wyższe, i tak dalej. Dobrze, ale co mogę zrobić ja, prawda, żeby, tak, ja mogę coś zrobić, tak? Znaczy też takie myślenie, że tu w tym kręgu, w którym jestem odpowiedzialna za te osoby, które mi są powierzone. Może tylko na semestr, na chwilę, tak jak studenci, tak? Czy jak rodzina na zawsze, że tak powiem, ale ja mam jakby zostawić jakiś ślad, tak? Oczywiście też ta postawa takiej niesamowitej pokory Alvaro i jakby robić dużo, ale tak, żeby ukryć rękę, że tak powiem, nie afiszować się, no to było coś pięknego, to znaczy ukryć się i zniknąć, tak? Zresztą tak jak to robił
założyciel Opus Dei, świętych Josemaria. Z Bogiem możemy wszystko. Jeżeli ludzie mogli sprawić, żeby rzeki Tamizy ponownie nadawały się do picia i rozwijała się w nich flora i fauna, my możemy z łaską Bożą sprawić, żeby narody ponownie przybliżyły się do Boga. To zależy od nas, bo łaska Boża będzie bardzo obfita. Jednak my musimy chcieć, musimy mówić naszemu Panu tak. Diabeł będzie się przeciwstawiał, będzie stwarzał wiele trudności, ale to nieważne. Musimy mówić Panu tak, ponieważ zawsze byłyby trudności. Zawsze są trudności, kiedy ktoś chce czynić dobro. Jeśli chodzi o czynienie zła, co polega na wędrówce w dół, jest to bardzo łatwe. Wędrówka w dół jest bardzo łatwa. Wchodzenie pod górę jest trudne. Akurat jedna z moich znajomych zapytała księdza Alvaro o rodzinę. Ona wtedy była spodziewała się drugiego dziecka i właśnie mówiła o tym, że chciała mieć dużą rodzinę i jak to, i o to zapytała. Także no jako, że ja też byłam w sumie na początku mojego małżeństwa i też myślałam o tym, to to było bardzo ciekawe pytanie dla mnie i to, ksiądz Alvaro bardzo dużo na ten temat powiedział, właśnie o hojności, o tym, że Pan Bóg, że nie możemy się martwić, że nam może zabraknąć, tak? To jednak ten 93 rok to były takie czasy, kiedy już komunizm upadł parę lat wcześniej, natomiast jednak bardziej jakby zewnętrznie wyglądała Warszawa jak w czasach komunizmu niż jak teraz, więc na pewno były te obawy, tak, jak to będzie ze sprawami materialnymi. A ksiądz Alvaro już wtedy mówił o tym, że musimy uważać na materializm. Tak? Jakby na pewno znał tą sprawę materializmu jakby ze strony Zachodu. Natomiast myśmy tego jeszcze tak nie czuli, a on już bardzo dobrze wiedział o tym, że to będzie jedno z większych zagrożeń dla nas katolików, że jednak te sprawy materialne nie są najważniejsze. I to, co powiedział, przytoczył takie hiszpańskie przysłowie, że dziecko rodzi się z bochenkiem pod pachą, tak? I że nie należy się martwić, że nawet jeżeli tych dzieci będzie więcej i będą przychodziły, to na pewno Pan Bóg będzie nas wspierał i pomagał i że to jest piękne i właśnie, żeby żyć tą hojnością. A z drugiej strony tak powiedział dosyć mocno, bo powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś mógłby mieć więcej dzieci, a ich nie ma, to byłoby to wielkie zło. Także nie zostawił tego tak delikatnie, tak? Że róbcie sobie co chcecie i możecie mieć więcej czy mniej dzieci, to wasza sprawa, ale wręcz powiedział, że właśnie to byłoby wielkie zło, jeżeli ktoś może, a nie chce. On siedział tu w salonie i ja jestem przyczyn, był sam, ale mówię, a mój synu, co byś chciał mi powiedzieć? To ja trochę, no ja nie jestem ekspertem z hiszpańskiego, ale mniej więcej mógłbym się z nim dogadać. On to więcej rozumie angielski niż ludzie myślą. I to ja powiedziałem, no tak ojcze, ja mam taki mały problem, taką małą frustrację, że to sprawa językowa, bo ten język polski, który znam, to jest tylko, bo jak się jako dzieciak to się do domu mówił po polsku już ponad 20 lat już nie mówiłem po polsku i tak dalej. I teraz tutaj w Polsce, no oczywiście to jest trochę krępujące, jak się chce coś poważniejszego powiedzieć na poziomie, albo jakieś tam pogadankę formacyjną, czy prowadzić jakiś krąg, czy coś w tym stylu, osobistych rozmowach i tak dalej z ludźmi. No, to nie można tylko mieć język małego dziecka i to tak mnie trochę martwiło. A on powiedział tak bardzo osobski, jak mówiłem na początku. No, mój synu, nie musi się tym przyjmować. Najważniejsza rzecz jest, że ty musisz się stać, żeby przez cały dzień rozmawiać z każdą osobą Trójcy Przenajświętszej. Obcować z Panem Bogiem przez cały dzień. I wtedy, i zobaczysz, jak przyjdzie coś tam
powiedzieć coś trudniejszego, czy poważniejszego, czy nie, brak ci słów, zobaczy, że Duch Święty ci pomoże. On ci pomoże, co masz powiedzieć. No i to mi zawsze służyło i często o tym myślę i przekazam innym ludziom. W marcu 1994 roku biskup Alvaro del Portillo obchodził 80 lat, konkretnie 11 marca. I można powiedzieć, że trochę jako prezent, właśnie jako jakieś marzenie takie właśnie się spełniło, żeby mieć pielgrzymkę, żeby odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I on właśnie w dzień swoich urodzin właśnie mówił i powiedział, no właśnie teraz mam przed sobą i pojedziemy do Ziemi Świętej, będę miał okazję, żeby być tam i modlić się i spełnić wielkie marzenie świętego José Maria, który chciał być w Ziemi Świętej, ale nie mógł spełnić tego swojego marzenia. I właśnie pojechał do Ziemi Świętej, tam były bardzo intensywne dni, które przeżywał. Przeżywał właśnie w duchu pielgrzymki, modlitwy. I 22 marca odprawił swoją ostatnią mszę świętą w Wieczerniku. Tego dnia wrócił do Rzymu i z nocy 22 na 23 zmarł w Rzymie. A więc na to zwrócił uwagę Jan Paweł II, mówił, jaka znamienna, jaki to piękny znak, nie? Że jego ostatnia msza święta była w Wieczerniku i następnego dnia zmarł w Rzymie. A więc, że zmarł no, w swoim mieszkaniu, w tym miejscu, gdzie był, a więc można powiedzieć, że taka śmierć no, w zwykłych okolicznościach, ale z tym akcentem nadzwyczajnym.